TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem ruchu Chorzów. Jak tam panowie? Cieszycie się, że jedziecie na mecz Ligi Hiszpańskiej? Bardzo. Bardzo? Każdy nie inny. Jaki byś chciał na przykład? Barcelona. Barcelona, daleko. Przemku, cieszysz się, że jedziesz na mecz Ligi Hiszpańskiej? Wiadomo. Szkoda, że w roli kibica, wiesz? Może kiedyś, Przemku, przyjedziesz tutaj z Ruchem Chorzów w Lidze Mistrzów. Mają więcej niż on. Jo? Nie były. Ja tam nie łażę. Nie łazisz tam czemu? A ty się tak po śląskiego zaczynasz uczyć, ty. Uczę się. Uczysz się? Kto się uczy? Może jakoś korepetytora? Monet. Wiśnia, byłeś już na meczu jakiejś hiszpańskiej kiedyś? Nie, pierwszy raz. No widzisz. Jednak są jakieś rzeczy, których jeszcze nie zrobiłeś. Na włoskie, bo teraz na hiszpańskie. Rafa, to ty jesteś jednym z najstarszych stażem. Może byłeś stażem? Już... Tylko stażem? Nie, stażem. No. Ogólnie dzięki, slajd. Dzięki. Nie chciałem, żeby to brutalnie zabrzmiało. Słuchaj, byłeś kiedyś na Lidze Hiszpańskiej? Na jakimś meczu? Na meczu nie, ale mnie przyjemność zmierzyć się. Dwa razy. Z... Atletico Bilbao i Sevilla. Sevilla, tak były te pojedynki. W Śląsku, tak? Tak. Jak to wspominasz? Pierwszy mecz miło, drugi mecz nie miło. Dużo bramek padło, wiesz? Tak? A jakie to wyniki były? Przypomnisz? Sebino Plaku. 4-1, chyba 5-0. Ten pierwszy nawet mecz to na wyjeździe, no, tak u siebie 70. źle poszło, tak? Czy jak to wyglądało? Na wyjeździe pierwszy mecz do 70. Chyba minuty było nawet 1-0 dla nas. Generalnie najlepsza drużyna, z jaką wtedy grałem. Miałem przyjemność zagrać. A, czyli taki w twoim życiu, tak? Najlepszy przeciwnik? Między innymi tam grał. Ci Rakitic. O. To z przyjemnością się go oglądało. Czyli na trybunach to jest twój pierwszy raz na Lidze Hiszpańskiej? No, tak jest. Fajnie. Jeszcze są jakieś rzeczy, tak jak Wiśni mi powiedziałem, których jeszcze nie zobaczyłeś? Oj, bardzo dużo jeszcze rzeczy jest. Tak? To musimy kiedyś o tym porozmawiać. To nie nadaje się do wywiadu. Poland. Łukasz, a ty byłeś, powiedz mi, na Lidze Hiszpańskiej kiedyś? Nie, pierwszy raz? No. To fajnie, że to tak. Że są jeszcze rzeczy, których nie widzieliście. No. I... Zawsze może, że tam w środku, nie? Nie na trybunach. No, niestety. No to już za dwa lata, za dwa lata na trawie, drugie. Na trawie, chyba za tak. Ale powiem ci, że sparing graliśmy kiedyś Lechia Milana w Gdańsku. Tak. Przegraliśmy. Grał na przykład Cazorla, co gra z Arsenalu i taki Rosjan. A ty grałeś w Lechii, kiedy był ten supermecz z Barceloną? Nie, właśnie na to przed Barceloną z Milana, ale jeszcze na Trauguta. Jak dobry poziom był? Wystawili jakiś taki pierwszy skład? Nie, no my się spieliśmy tam. To pierwszy skład, pierwszy. My się spieliśmy, 2-1, dobry mecz z naszej strony. Uh-huh. Ale widać było, nie? Także spodziewam się dzisiaj... Dobrego wieku. Tak, oni grają taką mega techniczną piłkę, tak? To się różni od angielskiej. Angielska szybka, a tu właśnie technika. Tak. A jaki twój, ty preferujesz tak styl? Co wolisz oglądać? Techniczną piłkę czy taką? Nie, jak hiszpańską wolę, także... Dobrze trafiłem chyba. No właśnie. Masz tiket? Nie mam. Nie wchodzisz? Ja na zakazie. Ty już byłeś na Lidze Hiszpańskiej. Rok temu byłem na Real Madrid Sociedad. I jeszcze na Pucharze Króla byłem. Ty żyłeś w Real Madrid? Nie, teraz byłem Barcelona z Herkulesem. 7-0. Quasi sobie selfiaczka robi? Tak? Yeah. Selfie, no wiem, no mówię. Żenada? Dla niego żenada, bo on codziennie jest na tym, na Ligę. Znaczy co tydzień. LTV. Panowie, tutaj się spotykamy po meczu. Jakie masz miejsce, Bargi? 53.
chyba. Puerta 26, 27. To jest dopiero czwarta Puerta. To jest czwarta, to chyba jeszcze trochę sobie pójdzie. No chyba jeszcze trochę. Poland. Ruch Orzów Team. Football Team. Okej, okay. Thank you. Where is the enter? Yeah. The door is left and left. Okej, okay, fair. Prawie wszystko wiemy. Tak, prawie wszystko wiemy. Libora, ty pierwszy raz na meczu Ligi Hiszpańskiej? Tak, tak. Pierwszy? Oczywiście. To jest przeżycie. Tak, jest, jest bardzo. Dotarłeś, Kuba. Puścili cię. Dobrze. Na szczęście to nie MediaMarkt, bo do MediaMarktu bym nie szedł. Dlaczego? Bo nie dla idiotów. Patrzę, jak chłopaki grają dziadka, wiesz? Uczę się, uczę się. Jak oceniasz doping, to jak to oceniasz doping? No tutaj MUN rewelacja. Dają radę, nie? Naprawdę dają radę, słychać ich na całym stadionie. Jest to jakieś 27 osób, w tym 4 kobiety. I najbardziej słychać gościa, co rozkręca, nie? No. Tak, atmosfera kibicowska ci się podoba. Wiadomo, nie to co w Polsce, ale doceniają małe szczegóły, dobre zagranie, coś takiego, nie?